Szanowni Państwo, witamy serdecznie na pierwszej białostockiej konferencji klubów Konfederacji. Ja nazywam się Paweł Prokopowicz, jestem liderem jednego z klubów. Obok mnie jest pan Piotr Rakowski, który też jest liderem klubu i przedstawiciele pozostałych klubów Konfederacji w Białymstoku. Dziś jesteśmy tu po to, żeby apelować do posłów PiS o odrzucenie ustawy Bezkarność Plus. Tekstem, który za chwilę przeczytam. Szanowny panie pośle, reprezentując klub Konfederacji w Białymstoku, zwracamy się do pana z uprzejmą prośbą o dokonanie głębokiego namysłu nad sposobem głosowania w sprawie ustawy Bezkarność Plus, druk sejmowy 539 i odrzucenie jej. Uzasadnienie. Punkt pierwszy. Wszyscy doskonale wiemy, że Sejm powołany jest do stanowienia prawa, natomiast proponowana ustawa dotyczy wprowadzenia bezprawia pod pretekstem walki z COVID-19. Wiadomo z doświadczeń naszej cywilizacji, że z każdej pozytywnie umocowanej działalności można utworzyć tyranię i tego właśnie obawiamy się. Punkt drugi. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że celem jej jest wyłączyć bezprawność, a w konsekwencji przestępność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. Czyli jasno widać, że celem ustawy jest nazwać naruszenie obowiązków służbowych i innych przepisów normalnym działaniem, a przecież uregulowania te zostały wypracowane latami przez liczne organy i organizacje w celu wyznaczenia granic dla utrzymania porządku organizacyjnego i prawnego. Usunięcie tych granic może pociągnąć za sobą nieprzewidywalne i niebezpieczne skutki. Punkt trzeci. Ponadto zastosowanie kryterium interesu społecznego rozmywa definiowanie czynu. Można będzie do niego włączyć rozmaite działania prawie bez ograniczeń. Na przykład wyrzucenie kogoś z autobusu z powodu kaszlu, który może być objawem alergii. Punkt czwarty. Przypominamy treść przysięgi poselskiej. Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nalegamy na wnikliwe rozważenie możliwych negatywnych skutków proponowanej ustawy. Apelujemy o działanie w poczuciu własnej godności i honoru oraz o uwzględnienie dobra Polaków i innych mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego wnosimy, jak na wstępie, o odrzucenie tej ustawy jako rujnującej porządek prawny. Bliżej i więcej o sprawie powie kolega Piotr Rakowski. W ubiegłym miesiącu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej był miejscem kuriozalnego zdarzenia. 14 sierpnia grupa posłów spróbowała wnieść pod obrady Sejmu poprawki do istniejącej już ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W projektowanym artykule 10d ustawy, o której mowa, znajdziemy takie oto słowa. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. Kuriozalny charakter zdarzenia polega na tym, że proponowane przez posłów poprawki w swojej istocie dopuszczą i usankcjonują działania bezprawne, jeśli związane ono będzie z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poprawki te miałyby zwalniać sprawców tychże działań z odpowiedzialności w imię wyższej konieczności, to jest jeżeli będzie ona związana ze zwalczaniem tej ogłoszonej pandemii wirusa. Jedno jest pewne, mamy do czynienia ze szczególną bezmyślnością autorów poprawek do ustawy lub też celowym sabotażem państwa. Lektura poprawek proponowanych przez PiS nie pozostawia złudzeń. Mamy do czynienia z aktem o szczególnie niebezpiecznym znaczeniu w polskim życiu politycznym. Parlament sankcjonujący bardzo szerokie spektrum bezprawnych sądziną zachowań nie tylko funkcjonariuszy publicznych, ale też osób, które z nimi mogą potencjalnie współpracować, to nowum w polskim ustawodawstwie, na które w przeszłości nie pozwolili sobie nawet komuniści. W sugerowanych poprawkach sprawcy czy współpracownicy nielegalnego działania nie muszą być nawet przedstawicielami władzy politycznej. Adresatem przepisu jest bowiem każda osoba fizyczna, nie tylko funkcjonariusz publiczny czy inna grupa społeczna. Ktokolwiek, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy. Mogą to być na przykład nieuczciwi przedsiębiorcy popełniający czyny o charakterze korupcyjnym.
Wszystkie takie osoby będą w równym stopniu usprawiedliwione, jeśli zostaną spełnione bardzo nieprecyzyjne przesłanki określone w artykule 10d, proponowanym artykule 10d. Ewentualne skutki wspomnianych poprawek mogą mieć ogromne znaczenie dla przeciętnego Polaka. Przepis jest bowiem adresowany do każdego z nas i wyraźnie wskazuje, że chodzi o naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów, a nie tylko obowiązków służbowych. Dotyczy nie tylko przedstawicieli władzy politycznej, choć oczywiście do nich odnosi się w pierwszej kolejności. Zakres nieprecyzyjnego zapisu jest tak szeroki, że łatwo znajdzie zastosowanie w odniesieniu do policjantów, żołnierzy, mundurowych i niemundurowych. Słowem wszystkich, którzy w imię wyższej konieczności czy ochrony interesu społecznego spacyfikują na przykład jakiś protest obywatelski czy protest grupy zawodowej. W grę wejdzie przekroczenie uprawnień, bezzasadne zatrzymanie lub przemoc. W świetle poprawek, o których mowa, zawsze łatwo będzie uzasadnić, że owe służby działają w interesie społecznym i mogą działać bez żadnych hamulców. Dzięki przytomności i pracowitości poza Konfederacji Korony Grzegorza Brauna, który z mównicy sejmowej zgłosił protest przeciwko wprowadzeniu poprawek pod obrady Sejmu, tymczasowo udało się uniknąć kryzysowej sytuacji w polskim parlamencie. Także dziękuję bardzo. No tyle, co chciałem przekazać. Mają Państwo jakieś pytania? Nie, to jest pismo które dostarczymy do jednego posła PiSu, natomiast ono jest, to jest w zasadzie list otwarty, który dotyczy wszystkich, tak? My zaniesiemy to do pana Andruszkiewicza, do posła Andruszkiewicza, tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, za chwilę tutaj podpiszemy jeszcze. Tak, podpiszemy.